Witam, z tej strony Mike, a to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj podsumujemy sobie Minecraft Live 2022, na którym to została zapowiedziana aktualizacja 1.20, która nie ma swojej nazwy. W każdym bądź razie, jeśli dzisiejszy materiał Wam się spodoba, koniecznie zostawcie tutaj jak najwięcej łapek w górę, zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz, a już teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. Dla Minecrafta 1.20 zostało nam zapowiedziane kilka rzeczy, a konkretnie bardzo niewielka ich część, które w tej aktualizacji się pojawią. I te zaprezentowane rzeczy są już gotowe do dodania, dlatego pewnie już wkrótce zobaczymy je w snapshotach. Pozwólcie na szybko, że je Wam przedstawię. Podczepiane tabliczki na łańcuchach. Będą one występować w każdym wariancie kolorystycznym drewna i również z okorowanego drewna będziemy je kraftować. Jak sama nazwa wskazuje, będziemy mogli na nich pisać i podczepiać do spodu i boków bloków, a także innych wiszących tabliczek. Bambusowe deski i wyroby z nich, a także bambusowe tratwy w wariancie ze skrzynką. Oczywiście będziemy je kraftować z bambusów i bambusowe deski będą posiadały swoje wspomniane wyroby, czyli schodki, półbloki i płotki. A także będzie wariant mozaikowy, który również będzie posiadał swoje wyroby w postaci schodków, półbloków czy nawet płotków i będzie on wyglądał nieco inaczej od tych zwykłych bambusowych desek, co z pewnością urozmaici nasze budowle. Wielbłądy będą się pojawiać na pustyni w pobliżu wiosek. Na wielbłąda będzie mogło wsiąść dwóch graczy. Będziemy mogli również bezpiecznie atakować moby z wielbłąda, dlatego że na przykład zombiak nie będzie mógł nas zaatakować, ale już creeper czy szkielet jak najbardziej. Wielbłąd będzie się rozpędzał i przeskakiwał przez przeszkodę, na przykład kanion. Tego moba będziemy mogli rozmnażać i będzie on posiadał oczywiście swój mały wariant. Nowe półki z książkami. Będziemy mogli do nich wkładać książki zwykłe i enchantowane, tak jak to widzicie teraz, i posiadają one ciekawy wzór na bokach i górze i dole bloku. Warto wspomnieć, że zwykłe półki z książkami zostaną w grze i nie zostaną ani zastąpione, ani usunięte. W grze poza Steve'em i Alex zagości więcej nowych skinów, a konkretnie będzie ich 7. Mob, jaki wygrał na tegorocznym głosowaniu, to Sniper. Podczas głosowania zmiażdżył on konkurencję, dlatego że 55% głosujących zagłosowało właśnie na tego moba, którego jeszcze na szybko Wam przedstawię i przypomnę, co on ma robić. Sniper jest to antyczny mob, którego jaja będą występować pod wodą, będzie mogli je wydobyć i umieścić na powierzchni, przez co po czasie wykluje się z niego Sniper, który będzie posiadał swój mały i duży wariant. Wydobywać on będzie pradawne nasiona, z których to będzie mogli wyrastać nowe, pradawne rośliny. No to z zapowiedzianych rzeczy byłoby na tyle, ale nie martwcie się, dlatego że Mojang powiedziało, że rzeczy, które pokazali, są w 100% skończone i na pewno nie jest to wszystko, co zostanie dodane w wersji 1.20, dlatego że więcej nowości poznamy i zobaczymy dopiero w snapshotach, które mają się pojawić dosłownie już za kilka dni i może być już w najbliższą środę. Ponadto Mojang urządzi się na błędach, woli nie zapowiadać za dużo i później tego nie dodawać i chcą tworzyć też Minecrafta z graczami. Dlatego myślę, że mimo tej bardzo krótkiej i według mnie mega zawodzącej prezentacji i zapowiedzi niewielu rzeczy, Minecraft 1.20 może być naprawdę dużą, przyjemną i ciekawą aktualizacją. Ale jeśli chodzi o Minecraft Live i o zapowiedź 1.20, to można ten update opisać dosłownie w 7 sekund. O, spokojnie, wrócę i coś wymyślę! Ale heca, nie ma mnie. Jeszcze na koniec dziękuję Wam wszystkim za obecność na retransmisji Minecraft Live, bo naprawdę świetnie się bawiłem. Dzięki za to, że byliście, za to, że zostawiliście tam masakryczną ilość łapek w górę, za wszystkie nowe suby, Szomgadowi za pomoc w prowadzeniu tego live'a, Kodiksowi za obecność i wspólną zabawę, a przede wszystkim tłumaczowi, czyli Szymonowi, za kawał dobrej roboty, bo naprawdę był to najlepiej tłumaczony Minecraft Live na kanale i ogólnie była to najlepsza retransmisja Minecodu na kanale, za co bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Jeśli chodzi o ten odcinek, myślę, że to by było już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i jeśli chodzi o live z retransmisji Minecraftu, również mam nadzieję, że on Wam się spodobał i po prostu mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepszy niż był w tym roku, a naprawdę moim zdaniem było rewelacyjnie, jeśli chodzi o osoby, łapki, tak jak wspominam przed chwilą. W każdym razie dzięki Wam za oglądanie właśnie tamtego live'a, za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce i subskrypcji, dlatego że wkrótce snapshoty, dlatego jeśli nie chcecie żadnego snapshota ominąć i chcecie dosłownie widzieć przegląd snapshota kilka godzin po jego publikacji, to zostawcie ten piękny czerwony przycisk, dzięki czemu będziecie dostawać oczywiście powiadomienia zaraz jak tylko nagram i wrzucę na przykład przegląd snapshota, także warto zostawić te subskrypcje. A ja Wam już dziękuję za oglądanie tego odcinka po raz drugi. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!